Spoofing to rodzaj ataku, w którym przestępcy podszywają się pod banki, policję, instytucje i urzędy państwowe, firmy, a nawet osoby fizyczne w celu wyłudzenia danych lub pieniędzy. Policja ostrzega i mówi, co zrobić, żeby nie paść ofiarą oszustów. Jeden z najpopularniejszych scenariuszy stosowanych przez oszustów to telefon od pracownika banku, który dzwoni z informacją o rzekomym włamaniu na konto lub o podejrzanych operacjach bankowych. Oszust prosi rozmówcę nie tylko o podanie poufnych danych, ale również o zainstalowanie oprogramowania, które miałoby chronić ofiarę, a w rzeczywistości pozwala przejąć kontrolę nad jej urządzeniem. W konsekwencji przestępcy uzyskują dostęp do bankowości klienta, zmieniają hasło i wypłacają pieniądze z konta. Przestępcy mogą podszyć się pod wybrany adres e-mail, numer telefonu, a nawet adres IP. Choć schematy działań są różne, chronić można się zawsze w ten sam sposób, zachowując ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania. Policjanci przygotowali wskazówki, które pomogą uchronić Cię przed oszustami. Gdy dzwoni osoba przedstawiająca się jako pracownik banku lub innej instytucji, nawet jeżeli znasz numer, z którego dzwoni, rozłącz się i oddzwoń samodzielnie, wybierając na klawiaturze numer telefonu swojego banku lub instytucji, z której rzekomo się z Tobą kontaktowano. Prawdziwe numery telefonów znajdziesz na stronach internetowych. Pamiętaj, że ani pracownik banku, ani innej instytucji nie poprosi nigdy o podawanie prywatnych danych, haseł czy kodów dostępu. Jeśli rozmówca tak robi, natychmiast rozłącz się i zgłoś sprawę do danej instytucji. Sprawdzaj na bieżąco, jakie zabezpieczenia wprowadził Twój bank i jak możesz zweryfikować tożsamość pracownika. Banki coraz częściej udostępniają taką funkcję przez aplikację mobilną. Nigdy nie otwieraj przesłanych mailem i w komunikatorach linków i załączników, jeśli nie znasz nadawcy i nie masz pewności, co zawierają. Dbaj o bezpieczeństwo haseł i stosuj weryfikację dwuetapową. Aplikacje pobieraj wyłącznie z zaufanych źródeł oraz korzystaj z oprogramowania antywirusowego.